Cześć, jestem Karincia i witam Was w pierwszym odcinku serii Podróżnik, czyli nowej serii na moim kanale, która będzie się pojawiała co tydzień w czwartek na moim kanale, więc zachęcam do oglądania. Przypominam, że obecnie trwa seria również 100 dzieci na kanale i ona się pojawia we wtorki oraz w soboty, więc również i do niej zachęcam do oglądania, jakby co, wszystkie informacje w opisie odcinka. I może na początek opowiem pokrótce, o czym będzie ta seria. Oczywiście już był zerowy odcinek, gdzie mogliście zobaczyć, jak tworzyłam naszego Roberta Odkrywcę, więc możecie tam zajrzeć. Tam możecie zobaczyć również, jakie ma cechy i w ogóle całą jego, powiedzmy, historię, gdyż to nie jest taki goły sim, gdyż właśnie tworzyłam go przez historię i to gra podpowiedziała, jakie będzie on miał cechy, jakie będzie miał aspiracje, jakie będzie miał umiejętności na start, a więc na przykład, proszę bardzo, i że nie ma żadnej pracy na start, a więc to też wybrała mu właśnie gra. I nasz Robert będzie przemierzał cały simowy świat i po prostu będzie odkrywał kulturę właśnie wszystkich simowych światów, będzie poznawał tam ludzi, będzie starał się dojść w najgłębsze zakamarki właśnie simowego świata i odkrywać to, co nieodkryte, ale również poznawać to, co już zostało odkryte, i więc będziemy również nie tylko podróżować na przykład do Selwadorady czy do granitowych kaskad, ale również sobie popodróżujemy do San Myshuno, czy nie wiem, do Brindleton Bay. I odwiedzimy również ukryte parcele przeróżne, więc na przykład Leśną Polanę albo tego typu parcele również z gry podstawowej, ale również z innych dodatków czy pakietów rozgrywki, więc tutaj jeśli nie znacie wszystkich tych sekretnych parcel, to będziecie mogli się o nie dowiedzieć, jak tam wejść, jak co zrobić, żeby tam się dostać. Postaram się, żeby odcinki były mniej więcej tematyczne, więc powiedzmy, jak będziemy w Wierzbowej Zatoczce, no to będziemy cały odcinek w Wierzbowej Zatoczce, jak będziemy w Selwadoradzie, no to cały odcinek spędzimy sobie w Selwadoradzie, więc postaram się, żeby to byłoby mniej więcej tak tematycznie, więc nasz tak naprawdę Robert chce być właśnie podróżnikiem, odkrywcą, no i również chce być takim podróżnikiem, takim typowym, który również pisze później przewodniki na temat miejsc, w których był, i właśnie będzie przez to rozwijał też troszeczkę umiejętności literackie i właśnie po skończonej podróży będzie właśnie pisał książki na ten temat, a więc również napisze serię książek, tak naprawdę przewodników właśnie po różnych miejscach, które zwiedzi, dlatego też na przykład odwiedzimy San Myshuno czy inne miejsca, żeby też powiedzmy jakoby zrobić przewodniki na ich temat, no bo przecież w tych czasach również podróżnicy, którzy jeżdżą po całym świecie, również jeżdżą do Australii czy na przykład do Chin i również poznają kulturę tych miejsc i opisują w swoich właśnie książkach te miejsca, pomimo tego, że one nie są tak aż tak egzotyczne jak na przykład, nie wiem, dżungla czy powiedzmy pustynia czy jakieś inne miejsca, powiedzmy mało zamieszkane przez człowieka, albo zamieszkała w niewielkim stopniu przez człowieka. W dzisiejszym odcinku sobie pojedziemy do Selwadorady i tam sobie rozpoczniemy, bo chciałabym też zdobyć po pierwsze troszeczkę więcej simolonów za pomocą różnych odkryć, które zdobędziemy, a poza tym zdobyć też przydatne rzeczy do obrony, jak maczetę, jak jakieś racje do jedzenia, butelki z wodą, gaśnice i takie rzeczy przydatne, powiedziałabym również, może i w innych miejscach, może niekoniecznie tam kwiat Guzmani jest nam potrzebny w innych miejscach, ale butelkę z wodą jako podręczny prysznic warto, wydaje mi się, mieć, dlatego też najpierw uderzymy w Selwadoradę i sobie weźmiemy takie bardziej dzikie miejsce i bardziej takie odkrywcze miejsce na sam, powiedziałabym, początek. Może też na koniec serii tam wrócimy również, żeby zobaczyć, jak wygląda podróżowanie bardziej doświadczonym podróżnikiem, bo i tak Selwadoradę, jeśli chcemy zwiedzić całą, to i tak musimy tam pojechać kilka razy, więc na jedno posiedzenie na pewno się nie skończy, bo na pewno wszystkich przejść nie będziemy mieli otwartych, więc tutaj na pewno trzeba będzie do tej Selwadorady powracać. Ale najpierw pokażę Wam, jaki nasz Robert ma dom na start. Stwierdziłam, że będzie miał taki, powiedzmy, dość ubogi ten domek, żeby po prostu można go było z czasem ulepszać, zresztą i tak w tym domu nie będziemy zbyt wiele czasu spędzać, bo będziemy często podróżować, ale to jest coś, nad czym myślę, że Robert będzie chciał w przyszłości
pracować i mieszkamy w Windenburgu na wyspie. Tutaj widzicie te luksusowe chałupki mamy i takie również, powiedziałabym, starające się być luksusowymi chałupkami, więc tutaj mamy różne wielkie posiadłości, które są bardziej lub mniej nowoczesne, niektóre są bardziej, niektóre troszeczkę mniej. Myślę, że do takiej estetyki będzie nasz Robert powoli dążył. Ten dom jest w galerii, bo go pobrałam. Proszę bardzo, tak wygląda, powiedzmy, mniej więcej wewnątrz. Już jak postawię ścianki, to proszę, wygląda tak. Jest troszeczkę zaniedbany. Jedyne, co dołożyłam od siebie, to rzeczy z praniem, a więc tutaj mamy kosz na pranie, tu mamy balę, tutaj mamy również sznurek, dołożyłam również rowerek, laptopa, no i cały sprzęt, który ze sobą weźmiemy, który będzie nam potrzebny, żeby może czasami gdzieś na dziko nocować, bo niekoniecznie zawsze będziemy nocować gdzieś właśnie w pięknych hostelach czy przytułkach, bo jak będziemy podróżować sobie raczej na przykład po Brindleton Bay, czy może właśnie po San Maishu, no to może raczej gdzieś rozbijemy namiot w kącie, niż właśnie, żeby powracać do domu na noc, będziemy spali bardziej w naszym namiocie. Pokażę Wam ten domek w galerii, jak wejdziecie sobie również we mnie i w moje ulubione, to tutaj te parcele na pewno znajdziecie. Jak widzicie, mam mnóstwo parcel dodanych w ulubionych, ale również jest o właśnie ta parcela, proszę bardzo, tutaj macie twórcę, macie nazwę i jest całkiem tania, bo jak widzicie 9 tysięcy kosztuje, więc to nie jest nic drogiego, jak widzicie. To jest to, tylko z moimi małymi modyfikacjami, które tak naprawdę dodałam z racji tego, że chciałabym tutaj po prostu mieć to, że na przykład wracamy z wakacji, z podróży i nasz syn musi zrobić prania, więc momentalnie robi pranie, rozwiesza je i powiedzmy pisze książkę, taki powiedzmy troszeczkę możliwość opowiedzenia takiej historii. Oczywiście laptopa zabieramy, jakbyśmy chcieli sobie jakieś małe notatki robić. Zabieramy również nasz rower, bo będziemy się nim przemieszczać. Myślę, będzie troszeczkę szybciej przemieszczanie się po dżungli. Oczywiście nasz namiot, oczywiście nasze ognisko, które mam nadzieję, że będziemy mogli wszędzie rozpalić i nie będzie problemu, chociaż może dla bezpieczeństwa. Ja jeszcze kupię obozowe krzesełko i tak chyba, myślę, będzie też najłatwiej później nam coś z tym zrobić, bo takie obozowe krzesełko możemy sobie również mieć w wyposażeniu naszym. Tylko myślę, czy to ono dochodzi do tego? Tak, dochodzi, a więc takie mogę mieć. A to obozowe krzesełko też dochodzi do tego, tak się zastanawiam, które. Może to sobie wybierzemy. Takie granatowe, ok, a więc jak się łączy, to jest super. No nie wiem, czy czasami nie będziemy potrzebowali krzesełka, żeby móc coś rozpalić właśnie na tym ognisku, więc mam nadzieję, że będzie ok. Mamy również przenośną lodówkę, więc mam nadzieję, że nam ładnie to pomoże. No i co? Nie ma co czekać. Wybieramy się w pierwszą podróż. A więc proszę bardzo, podróżujemy do oczywiście Selvadorady. Nie wiem, czy dobrze kliknę, chyba powinnam kliknąć właśnie weź urlop, a nie podróżuj. Więc nasz pierwszy urlop się zaczyna naszym Robertem. No i co? I oczywiście wybierzemy sobie, że będziemy mieszkać w domku w Selvadoradzie, bo tam nie ma możliwości biwakowania, tak to jest, jak to jest w granitowych kaskadach. Więc oczywiście wybierzemy sobie najtańszą chałupkę, 228 na dzień, powiedzmy, to też mniej więcej będzie obejmowało dla nas, powiedzmy, przelot, bym powiedziała, bardziej w to miejsce. Myślę, że na sam początek wybierzemy sobie 4 dni, a może 3 dni na początek. Jakby coś, będziemy przedłużać nasz oczywiście pobyt w Selvadoradzie, ale mam nadzieję, że może 1-2 dni przedłużymy, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie, jak szybko wszystko tam przejdziemy i zobaczymy, bo również będziemy chcieli się zapoznać z miejscowymi, będziemy chcieli poznać trochę archeologii, będziemy chcieli również poznać troszeczkę miejscowego jedzenia, więc też również bardziej kulturę poznać, nie tylko samo zwiedzanie dżungli. No dobrze, jeszcze jedną rzecz, za chwilę zapewne dostaniemy na start maczetę i spray, o właśnie, już dostaliśmy, super, wspaniale, więc mamy spray,
mamy maczeta, więc na początek coś mamy. Chciałabym nam też zmienić aspirację, bo chciałabym zobaczyć, co tutaj musimy zrobić w odkrywcu dżungli. Na sam początek, sprzedawca z salwadoryjski, obejrzyj, ok. A w wiedzy chyba jeszcze jest znawca archeologii. O właśnie, co tu musimy zrobić? Kopczyki i oczyść artefakt z grudki ziemi, ok. A więc i kopczyki lub tereny wykopaliska. A więc to później, a więc najpierw się skupimy na tej naturze i odkrywca dżungli, bo i tak pójdziemy właśnie sobie może właśnie jakiś posiłek zamówić, może nie wiem, czy się będzie liczył napój. Spróbujemy też obejrzeć posąg i na pewno będziemy chcieli coś kupić od sprzedawców. Pytanie, czy nie łatwiej nam będzie po prostu sobie popodróżować do baru, bo bym ewentualnie w barze zamówiła sobie drinka. Ale to w takim razie może podjedźmy sobie tutaj rowerem, żebyśmy chociaż tam fizycznie podjechali, a nie tylko przeteleportowali się za pomocą mapy. O, myślę, że tak będzie troszeczkę też realistycznie, jak tam na miejsce wjedziemy naszym rowerem. Zresztą po to kupiłam naszemu odkrywcy rower, żeby troszeczkę szybciej się też przemieszczał, bo jednak jazda rowerem na takich długich odcinkach jest dziebko szybsza niż bieganie, więc na pewno nam się to przyda. A przy okazji można, o, jak odpowiednio ustawię kamerę, patrzeć na różne piękne widoczki i zwiedzać świat właśnie z tej perspektywy. Mogłabym wejść w kamerę pierwszoosobową, ale też wiem, że część z Was mogłaby mieć przez nią tutaj jakieś problemy, bardziej nudności, takie sprawy, więc myślę, że sobie to odpuścimy i będę po prostu jeździć na kamerze trzecioosobowej i ładnie kręcić kamerką. Środek na pająki zawsze się przyda, chociaż wiecie co? Jedna sprawa, spróbujmy się tutaj potargować, bo mam nadzieję, że może tutaj uda nam się potargować i coś troszeczkę taniej kupić. Może będziemy mieli szczęście, powiedzmy, początkującego i nam się coś uda. Więc Robert, wierzę w Ciebie, że nam się tutaj uda wytargować coś i może kupić taniej troszeczkę tę rację żywnościową. No i proszę bardzo, no wszystko taniej, więc to jest za 15, racja żywnościowa też jest taniej, więc super. I to z serem też jest taniej. Czy pani sprzedawczyni też się możemy targować? Ja bym chciała też kupić drugą maczetę i ten kwiat guzmani. Często się przydają w trudnych wypadkach, więc myślę, że nie, niestety, nie udało się. I tak już tracę przy tych cenach. No niestety, w takim razie kupimy te rzeczy za ich podstawową cenę. No, nie mamy dużo simolonu, więc też nie możemy z tym wszystkim, wiecie, przesadzać. Zamów napój, tu też możemy zamówić napój. To ja myślę, że jak najbardziej te yerba mate spróbujemy i mam nadzieję, że właśnie może też się nam zaliczy to jako zjedz salwadoryjski posiłek. Zobaczymy, bo to zresztą też jest przepis przecież salwadoryjski. A jak nie, to może w przyszłości coś tam sobie kupimy do jedzenia. O właśnie, poznaliśmy dzięki temu wiedzę o kulturze salwadoryjskiej. Czy ta pani jest stąd? Tak, jest stąd, więc jak najbardziej może też ją przywitajmy. Tu widzę Delfina Garcia. Delfina, to jest takie imię, bardziej bym powiedziała, jakiejś zamożnej kobiety w Salwadoradzie, nie tylko jakiejś tam sprzedawczyni, przekupki. To musi być jakaś kobieta naprawdę mieszkająca w potężnej haciendzie, bym powiedziała. Delfina, to już imię zobowiązuje, bym powiedziała. Ale tutaj poznaliśmy, zapytajmy panią o dżunglę, bo na pewno jest miejscową panienką. Również właśnie będziemy właśnie pytać o różne właśnie salwadoryjskie rzeczy. Widzę, że nam się niestety nic tutaj o miejscowych atrakcjach niestety się nie zaliczyło. Zjedz salwadoryjski posiłek. No mówię, warto poznać miejscowych ludzi, naprawdę warto, bo również będziemy opowiadać może ich historię, więc może panią Delfinę też również spróbujemy poznać. Więc jak najbardziej. Dzisiaj taki odcinek bardziej na poznawanie, na przygotowanie się, bym powiedziała, do pójścia w dżunglę, bym powiedziała, bo tutaj bardziej będziemy się starać przygotować na wszystko i później pójść przygotowani już w tę dżunglę, więc poczekamy, może ktoś tam coś wystawi, coś nowego, jakiś sprzedawca, może właśnie jakieś butelki z tą wodą, jakieś gaśnice, jakieś inne spraye,
i inne rzeczy, bo nam się to na pewno jeszcze przyda, więc tutaj również warto o tym tam w to się zaopatrzyć, więc tutaj na razie spróbujemy właśnie, mówię, poznać tych ludzi, porozmawiać z nimi, obejrzymy sobie również ten posąg, bo musimy, no i sobie zjemy za chwilę może jakiś tutaj sylwadoradyjski posiłek, skoro i tak właśnie musimy to zrobić, to również spróbujemy to. Uwielbia naturę delfina, o, to tak jak my. Tu chyba nie ma samych z siebie kopczyków, co nie? Na pewno jest stanowisko do archeologii, ale tutaj chyba kopczyków nie ma. Tutaj na tym placu głównym niestety nie, ale mogą być gdzieś tam w okolicy, przy muzeum chyba są. A jakbym chciała spróbować właśnie pójść i coś tam zobaczyć w kopczykach, to właśnie tam na pewno. No dobrze, w takim razie może jeszcze sobie skorzystamy z łazienki, skoro tutaj jest, a nam się troszeczkę potrzebujemy i myślę, że właśnie może skoczymy właśnie w okolice właśnie muzeum i tam właśnie pokopiemy sobie kopczyki i takie sprawy, może coś właśnie fajnego dostaniemy. Na początek może jakąś grupkę z kamieliny i coś takiego i w międzyczasie może troszeczkę zgłodniejemy i właśnie dzięki temu będzie nam później łatwiej zaliczyć ten salwadardyjski posiłek, a więc znawca archeologii. Tak się będziemy przełączać, bo bym chciała jak najwięcej tych różnych aspiracji zrobić, a więc troszeczkę z aspiracji również tej miejskiej, trochę tej z aspiracji z Sulani również chciałabym zrobić, więc będziemy się tak powoli, powoli, po trochu starać coś tam zrobić z tych aspiracji. Może niekoniecznie całe do końca, bo nie wiem jak to z tym wyjdzie, ale przynajmniej po troszeczku. Gdzie? O właśnie, tutaj mamy właśnie to muzeum, troszeczkę biedne muzeum bym szczerze powiedziała, ale mamy tutaj też kopczyki, więc możemy je jak najbardziej z jedno czy dwa przekopać, ile nam się tam da. I właśnie super, że mamy ten rower, więc polecam wszystkim podróżnikom ten staromodny środek transportu, ale myślę, że w takich miejscach jak dżungla, że ono się idealnie sprawdzi, bo tutaj są dużo odległości do przebycia, a przy okazji ładne widoki. Staram się kamerę jak najbardziej do góry dać, żebyście mieli jak najlepsze widoczki tego, co jest z tyłu. Więc proszę bardzo. Myślę, że naprawdę malownicze widoki są tutaj w tej Selvadoradzie. Trochę przyspieszymy sobie czas. Pod górkę chyba troszeczkę ciężej mu się, widzę, pedałuje. A jeszcze daleko lecimy. Daleko, daleko, daleko. Może sobie w przyszłości też zbierzemy jakieś tutaj plony. Właśnie jakichś batatów, jakichś bananów może. Skoro tutaj już też jesteśmy, to może jakichś właśnie takich miejscowych rzeczy. Czy to jest czarna fasola? Tak. Ale niestety nie ma żadnych plonów. Okej, okay. To niestety dzisiaj nie, ale może w przyszłości, więc jeszcze spróbujemy. Dobra, więc chowamy to. Czy nam jest gorąco? Tak, przegrzanie się, więc definitywnie musimy zmienić strój, bo w Selvadoradzie nawet wiosną, a jest gorąco. Więc zdecydowanie proszę przebierz się. Kochany, i później przekop. O właśnie, proszę bardzo, od razu lepiej, co nie? Zarobaczona łazienka, a dlatego nam tak źle, bo niestety łazienka nie była w najlepszym stanie. Dobra, więc kopiemy raz. Czy ja to mam gdzieś kolejny jeszcze? Widziałem chyba jeszcze jeden kopczyk gdzieś, więc o właśnie, spróbujemy sobie również i go przekopać. Tu są jakieś również skałki, więc może i je również przynajmniej jedną spróbujemy. Może będą jakieś metale, jakieś kryształy. Też są później potrzebne właśnie do tych reliktów, a więc żeby coś z nimi zrobić, zawsze coś potrzebujemy. Niezweryfikowana maska, o proszę, a więc też fajnie tutaj coś mamy. Musimy tutaj chyba trzy grudki i oczyścić artefakt z grudki ziemi. O właśnie, więc grudkę ziemi byśmy potrzebowali. My tutaj już mamy jakiś niezidentyfikowany artefakt, ale nie mamy tej grudki ziemi. Czy jest tu trzeci kopczyk, czy nie ma? Bo jak już jest trzeci kopczyk, to wykorzystamy. O, i może trzy kopczyki, bo widzę, że tej energii mu na ten jeden kopczyk aż tak dużo nie leci, więc spokojnie sobie możemy, myślę, trzy przekopać i wrócić na targ bym powiedziała, albo pod bar, takie powiedziałabym główne miejsce spotkań mieszkańców. O, podstawa do reliktu śmierci, właśnie o reliktach mówiłam.
i do nich właśnie będziemy potrzebowali tutaj właśnie czy metali, czy kryształów. Coś tam nam się udało zdobyć? Halo? Gra mi nie powiedziała, halo? Chyba jakiś bug tutaj był, bo nic nie dostaliśmy ze skałki. Ciekawa sprawa. Chyba animacja roweru sprawiła, że na nic nie dostaliśmy z tej skałki. No bardzo dziwne, bo jaki ładny malowniczy widok teraz ustawiłam. Cudny. I chyba za chwilę wbijemy pierwszy poziom archeologii. Super, jakbyśmy byli skupieni, no to oczywiście byśmy wbijali to troszeczkę szybciej, no ale niestety. Nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi, czy mamy, a mamy niezidentyfikowane. O, udało mi się powiedzieć. Nóż, niestety nie mamy grudki ziemi, no ale to jeszcze myślę, zdążymy, chociaż fajnie byłoby ją sobie już tam spróbować oczyścić i takie sprawy. Ale jak nie ma, to nie ma. Podjedźmy sobie w takim razie tutaj. Nie widzę żadnych nowych, bym powiedziała, rzeczy wystawionych przez sprzedawców, ale może jak tam podjedziemy, to może ktoś tam nagle przyjdzie z czymś nowym. O, fajny różowy kask założyłeś. Również oczywiście pamiętajmy, mamy zawsze ze sobą laptopa, więc jak trzeba coś sprawdzić, to również będziemy mogli. O, proszę bardzo, piesek tu nawet jest. Proszę bardzo, sobie chadza swoimi ścieżkami właśnie w Salwadorze. Jeśli ktoś ma psy i koty, można spotkać właśnie i pieski, i koty, więc tutaj jakbyście potrzebowali, to zawsze można. Mamy coś nowego. Czy my się z panem targowaliśmy? Czy możemy się kolejny raz targować? Chyba się targowaliśmy z panem, a więc wydaje mi się, że możemy mieć trochę taniej. Albo to nie pan sprzedaje? Kto tutaj sprzedaje? Halo, ty jesteś sprzedawcą z targu, ale nie mogę tego płynnego napędu kupić niestety. Halo, dlaczego się tak dzieje? Halo? Kto tutaj sprzedaje? Kto sobie poszedł i nie posprzątał po sobie? Halo? Nie podoba mi się to, bo fajnie bym kupiła kolejny kwiat, ten płynny napęd. Ale niestety nie mogę. Bruno? Nie. Niestety nic nie mogę zrobić. W takim razie zamówimy sobie jedzenie. I zamówimy, myślę, że to najtańsze, skoro potrzebujemy simolonów, to będziemy troszeczkę oszczędzać na jedzeniu. W tym momencie, czekajcie, muszę się przełączyć, bo się zapomniałam przełączyć. To będzie czasami problem, że ja się nie przełączę pomiędzy aspiracjami. O, zjedz salwadoradyjski posiłek, proszę bardzo. Weźmiemy sobie, widzę, o, i mamy już, od razu nam się zaliczyło, nawet nie zjedliśmy. Super trzeci poziom. Trzy pułapki, aż trzy pułapki musimy zbadać tutaj na tym poziomie. Jest, o, jest, możemy kupić. Fajnie, ktoś się, albo pan skończył rozmowę i w końcu można kupić od pana te rzeczy, albo ktoś tutaj się inny pojawił. Nie, to od pana możemy kupić, więc musimy się z nim potargować, jeśli chcemy właśnie kupić to, co ma. Mam nadzieję, że się uda, ale zobaczymy. Bruno Castillo się do nas przysiadł, proszę, proszę. Pan Bruno. Ale my oczywiście idziemy tam z... O, już drugi poziom kultury salwadoradyjskiej. I mamy specjalne salwadoradyjskie pozdrowienie. Możemy też pokazywać zdjęcia z urlopu, więc super. O, i chyba nam się uda. Znowu dał nam pan zniżkę, super. W takim razie tym bardziej kupimy te obiekty, które nas tutaj trzy interesują. Laleczki sobie podarujemy. To naprawdę nie jest nam potrzebne. Ale płynny napęd, czy ten kwiat, czy kolejna porcja jedzenia, myślę, że jak najbardziej. Rodrigo Peña oraz Juan Pablo Marquez. Proszę, proszę. O, widzę, że panowie kupili laleczki. Panowie seniorzy kupili laleczkę, ale może spróbujmy to salwadoradyjskie powitanie z nimi. Może z seniorami rodu również tutaj sobie porozmawiamy. Czy pan... A, tutaj jest kolejna pani Alma Gutierrez, która nas nie lubi, bo nam nie dała zniżki wcześniej, więc tutaj ta panienka nas troszeczkę nie lubi, bo próbowaliśmy od niej troszeczkę taniej coś kupić i chyba nie lubi, jak przejezdni się z nią targują. Jak widzicie, tutaj ta umiejętność kultury salwadoradyjskiej jest dość prosta, bym powiedziała, w zrobieniu, więc tutaj ona ma też tylko 5 poziomów, więc aż tak trudna ta
umiejętność nie jest i tak samo jak fotografowanie właśnie ma tylko 5 poziomów, więc taką jest taką mniejszą, bym powiedziała, umiejętnością, ale super. Udało nam się tutaj kogoś poznać, zjedliśmy i teraz musimy tak naprawdę wybrać się do dżungli, bo tutaj oczywiście salwadoryjska wiedza swoją drogą, ale to musimy wejść do dżungli, to musimy wejść do świątyni nawet, więc tutaj tak naprawdę kolejne etapy tej aspiracji to już wymagają wejścia do dżungli i na pewno to uczynimy, zresztą archeologia powiedzmy też troszeczkę od nas tego wymaga, gdyż musimy tak naprawdę więcej kopczyków mieć, dostęp do większej ilości kopczyków, powiem tak, a ich najwięcej jest naprawdę w dżungli, więc na pewno tam będziemy musieli pójść, żeby dalej coś odkryć. Poznajmy jeszcze tam miejscowe legendy, zróbmy te właśnie wszystkie interakcje z tą czaszką salwadoradyjską, żeby właśnie o nie mogę nic więcej z panią, żeby tutaj uzyskać troszeczkę więcej tej właśnie umiejętności. Już widzę, że prawie mamy trzeci poziom. Możemy pozdrawiać innych na salwadoradyjską modłę. Coraz lepiej nam będzie smakowała kuchnia salwadoradyjska, więc chyba nie będziemy aż tak właśnie reagować, jak w tym momencie zareagował nasz Robert, że troszeczkę obezwładnił go ten smak. I też mamy nowe utwory latynoskie na gitarę. W przyszłości będziemy mogli tańczyć simrumbę, ale jeszcze nie w tym momencie. Może sobie powrócimy do pani Delfiny i troszeczkę sobie z nią porozmawiamy. Kto tam nam tutaj się przechadza? Olivia Salas, ale z panią Delfiną bym chciała porozmawiać. Kobieta tutaj widać pięknie ubrana, bardziej stroje też spotkajmy się, ale wydaje mi się, że bardzo do niej pasują jako właśnie do osoby właśnie, bym powiedziała, bardziej zamożnej, bym powiedziała tak, która ma jakąś pozycję jednak właśnie, bym powiedziała, w Salwadoradzie. Może zapytajmy ją o zawód, chociaż pewnie nie pracuje. Spróbujemy może poznać też jakąś jej cechę. Jeśli nam się uda, proszę bardzo. Tutaj nam daje, widzę, pożyteczne tutaj rady dotyczące dżungli, że tutaj łatwo się można zatruć, takie inne sprawy. Jest bez pracy, ale jest romantyczką i uwielbia naturę, więc wydaje mi się, fajne informacje uzyskaliśmy. Niestety nikt już więcej nic tutaj nam nie... Ciastek, przybłęda. Niestety nic więcej tutaj nie wystawili. Chociaż mam nadzieję, że może jak tutaj skończymy z panią rozmawiać, to może pani sprzedawczyni z targu tutaj nam coś jeszcze tutaj położy może, a może nie, zobaczymy. Wyłożyłaby pani coś jeszcze na te stoły, czy nie? Ja bym nadzieję, że może by pani coś tam wyłożyła, a my z kolejną delfiną porozmawiamy. Tym razem młodą, dorosłą. Jeszcze coś pani tutaj wystawi? Nie, chyba pani idzie się z nami raczej chyba tam pożegnać. Raczej do nas tutaj pani szła niestety bardziej niż tutaj wystawić jakieś nowe rzeczy. No cóż, kto tutaj spaceruje? Judith, oczywiście gwiazdy są wszechobecne w całym świecie, ale nie martwcie się, do Del Sol Valley też pójdziemy, żeby napisać o gwiazdach i o tym właśnie, jak się noszą w Del Sol Valley i jaka kultura i jakie zwyczaje tam również panują. To miejsce również odwiedzimy. No ale myślę, że co? Że w tym momencie sobie zakończymy odcinek, bo ja za chwilę też wyślę naszego Sima z powrotem do jego kwatery, tam się wyśpi i z samego rana, skoro świt, wyruszymy do dżungli w następnym odcinku i zaczniemy właśnie ją odkrywać. Myślę, małe przygotowania za nami. Może ewentualnie jeszcze rano tutaj skoczy właśnie nim przed wyjściem do dżungli, zobaczyć, co tu tam jeszcze na targu wystawią sprzedawcy z samego rana. Może jakieś perełki znajdę. Jeśli nie, to prosto do dżungli i w następnym odcinku właśnie się w tej dżungli zobaczymy. Otworzymy sobie pierwsze przejście i do tej dżungli zawitamy. Mamy dwie maczety, więc na razie powinno, wydaje mi się, być dobrze. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przypominam, że ta seria nie będzie dotyczyła tylko i Salwadorady, ale również innych simowych światów, więc mam nadzieję, że będzie dla was
ciekawa i że może jakieś takie pojedyncze odcinki też będą dla Was bardziej ciekawsze niż inne, więc piszcie, na jakie światy najbardziej oczekujecie, czego właśnie najbardziej wyczekujecie. Oczywiście do świątyni też się przejdziemy, może w następnym odcinku, może w odcinku za 2 tygodnie zobaczymy, jakie ścieżki będą otwarte właśnie w dżungli, bo jeśli będzie więcej ścieżek pobocznych otwartych, to spróbujemy sobie je też właśnie zwiedzić, a jeśli będzie mało ścieżek pobocznych otwartych, to pójdziemy prosto do świątyni i spróbujemy sobie ją fajnie przejść. No nasz Sim ma parę umiejętności rozwiniętych, więc coś tam może mu to pomoże, ale nie wiem, czy będzie miał to duży wpływ, ale coś tam wiemy, trochę zielarstwa, trochę logiki, trochę tej kultury selwadoradyjskiej, więc może akurat będziemy mieli szczęście, więc następny odcinek będzie na pewno odcinkiem bardziej niebezpiecznym i pełnym grozy, więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!